Państwa serdecznie z okazji 5-lecia uruchomienia działalności medycznej w Kociskim Centrum Zdrowia. Chciałbym przedstawić kilka slajdów, które pokażą, dlaczego w tym momencie spotykamy się dzisiaj, jaka była droga, która nas zaprowadziła do tego miejsca, w którym jesteśmy. W grudniu 2009 roku założona została spółka, powstaje wówczas Kociskie Centrum Zdrowia. W ówczesnej sytuacji prawnej działalność medyczną mógł prowadzić NZOS i takowy został w styczniu 2010 roku uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników utworzony pod nazwą NZOS Szpital Świętego Jana w Starogardzie Gdańskim. Jak wyglądamy w liczbach na przestrzeni od kwietnia roku 2010 do lutego roku 2015? Przyjęliśmy do szpitala ponad 71 tysięcy osób, 150 tysięcy osób uzyskało poradę ambulatoryjną, SOR obsłużył niemal 80 tysięcy osób, wyjazdów ratownictwa, zespołów ratownictwa medycznego było ponad 32 tysiące, porodów 6,5, badań endoskopowych ponad 3 tysiące. Jesteśmy drugim co do wielkości w Starogardzie pracodawcą, zatrudniamy aktualnie 643 osoby na zasadzie różnych umów. 284 osoby są to klasyczne umowy o pracę. Jakie były nasze obroty jako spółki od momentu uruchomienia? Przerobiliśmy blisko ćwierć miliarda złotych. Z tego 93% były to faktury wystawione dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Nasza działalność inwestycyjna zamknęła się kwotą blisko 9 milionów złotych. Dodatkowo około miliona złotych pozyskaliśmy z organizacji pożytku publicznego. Szczególne słowa podziękowania dla Fundacji Szpitala Świętego Jana oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kiedy cofam się myślą do tamtych czasów, to troszeczkę cierpnie mi skóra na plecach, bo rzeczywiście gdyby wtedy ktoś zaproponował, że za 5 lat spotkamy się tutaj w tym miejscu i szpital będzie w takiej kondycji, jak jest dzisiaj, to myślę, że każda z osób odpowiedzialnych wówczas za szpital w ciemno kupiłaby taki scenariusz dla szpitala. Ja zostałem starostą w październiku 2007 roku. Niektórzy koledzy, niektórzy znajomi mówili, że to jest właściwie misja samobójcza, ponieważ szpital wówczas miał zadłużenie na poziomie 60-kilku milionów. W najgorszym okresie to zadłużenie doszło prawie do poziomu 70 milionów. Ja nie chciałbym tutaj przy takiej okazji do tej beczki miodu, tej łyżki dziegciu dodawać, ale nie odmówię sobie i chciałem Państwu powiedzieć, że te pierwsze 5 lat mogą okazać się w historii Kociewskiego Centrum Zdrowia, które, co do tego jestem przekonany, będzie się rozwijało i będzie trwało jeszcze przez wiele lat, tymi łatwiejszymi latami niż te, które są przed nami. Nie.